Zastanawiam się nad tym, kim jestem i to jest chyba pytanie, które sobie cały czas reżyser powinien zadawać. To nie jest tak, że żyjemy w czasach, w których można sobie bardzo łatwo na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ to każdy ma własny jakiś projekt na siebie i ten projekt ulega jakimś tam wpływom, przeobrażeniom, modyfikacjom. Nie wiem, no staram się być dobrym człowiekiem, chyba poza wszystkim. I tyle. Najbardziej to chyba mnie inspiruje to, że to jest jedyna rzecz, w której tak naprawdę można sobie pozwolić na totalne śnienie, prawda? Że można tworzyć światy, to jest jakby niebywałe. Bo jeśli sobie wyobrażę jakikolwiek inny zawód twórczy, który mógłbym wykonywać, to miałbym wrażenie pewnych ograniczeń, jakiegoś niedowładu. Jednak film jest stworzeniem świata od początku do końca i to jest to coś, co mnie napędza. Obejrzałem kiedyś taki film, który się nazywał 300 mil do nieba i niesamowicie mnie poruszył. I pomyślałem sobie, że skoro ja tak wierzę w ten świat przedstawiony w tym filmie i komuś się to udało tak zrobić, a byłem świadomy tego, że jest to film, mimo że miałem tam, nie wiem, 11-12 lat, to było bardzo dawno temu, to pomyślałem sobie, że to jest to też jakby, do czego gdzieś tam będę po drodze zmierzał. Właśnie dlatego, że zrealizowałem ten dokument w pierwszym dokumencie, to dlatego fabuła. Trochę konkretna to odpowiedź, ale chodzi mi o to, że robiąc ten dokument zdałem sobie sprawę, że to nie jest jakby forma dla mnie, że to nie jest chyba dla wrażliwych ludzi. Przepraszam, że tak mówię, myślę, że wielu dokumentalistów w tym momencie się obrazi na mnie, ale kiedyś przeczytałem takie zdanie Dworcewoja, który też zaprzestał robienia dokumentów na jakimś tam etapie swojej kariery filmowej i zapytany, dlaczego to zrobił, powiedział, że jeszcze jeden film dokumentalny byłby złym człowiekiem. Żyjemy w czasach, w których musimy mieć szybko efekt, prawda? Więc dokumentalista też nie możesz sobie pozwolić na to, żeby 3 lata obserwować bohatera, więc ciśnie, więc inscenizuje, więc podkręca, więc zmienia fakty, więc manipuluje jakby tą rzeczywistością i to chyba mnie jakoś zaczęło drażnić. Dlatego fabuła. Jestem uczciwy, prawda? W fabule mogę sobie pozwolić na wszystko, nikt mnie nie pociągnie do odpowiedzialności. Ja sam siebie nie pociągnę do odpowiedzialności. Można sobie wszystko wykreować. Jak już sobie odpowiedziałem, że chcę zrobić film, który w jakimś sensie zrozumie moja mama, a mało tego będzie jakby czuła, że to jest dla niej, no to wtedy stwierdziłem, że muszę zrobić film o kobietach, o jakimś takim macierzyństwie trudnym, o dojrzewaniu do niego, o borykaniu się z tym. To jest niesamowita sprawa tak naprawdę, takie macierzyństwo. I w momencie, kiedy zdałem sobie sprawę, że jestem wdzięczny w ogóle, wiesz, mojej matce, to tak myślałem sobie, że ten film będzie taką fajną rzeczą. A sam koncept i jakby sam jakiś tam poziom refleksji, który chcieliśmy ze scenarzystą zawrzeć w tym filmie, no to oczywiście rodził się tak w trakcie pisania, nie? Ten pomysł na to, żeby ten film się nazywał Częstotliwość drgania, wziął się z tego, że jakby świat jest muzyczny poniekąd w tym filmie, a dwa, że ta metafora chyba najlepiej oddawała nam takie moje wyobrażenie na temat relacji międzyludzkich, prawda? Że to jest zawsze jakaś różnica potencjałów, jakaś różnica wysokości dźwięku, prawda? I albo tworzy się z tego jakaś kakofonia, albo zaczyna to powolutku współbrzmieć. I ten film jest o tym właśnie, o szukaniu takiego interwału, który pozwoli na harmoniczne współbrzmienie. Początkowo wydawało mi się, że to jest ograniczenie, bo wszyscy mamy taką pokusę naturalną, żeby zrobić jakiś opus magnum. Ale potem sobie pomyślałem, że nawet te 30 minut to jest tak duże wyzwanie, że cieszyłem się strasznie, że tylko tyle i aż tyle, bo na pewno wystarczy, że jeżeli postawię sobie takie ograniczenie i uda mi się cokolwiek opowiedzieć, co będzie miało ręce i nogi, to będzie super. Nawet na montażu, w momencie, kiedy ustaliła się jakaś taka układka, która miała blisko 30 minut, to po prostu pamiętam ogromną radość mojej montażysty, że wow, że się udało, nie?
że niczego nie straciliśmy, niczego nie trzeba było jakby radykalnie wyrzucać, a zmieściliśmy się w tym metrażu. I wcześniej tam zastanawiałem się, czy to jest jakby metraż, który nie jest jakiś taki krzywy, jakiś taki niewydarzony, ale chyba nie. Mi się wydaje, że to jest bardzo, bardzo dobre ćwiczenie fabularne. To myślę, że to raczej było wyzwanie niż ograniczenie, koniec końców.